Szczęść Boże polskim producentom rolno-spożywczym, szczęść Boże protestującym, na pochybel tym, którzy ich straszą i nękają, zwłaszcza w ostatnich dniach. Jeszcze pan premier Tusk nie zdążył ogłosić, że szykuje pułapkę na polskich rolników, zaliczając drogi prowadzące do granicy i same przejścia graniczne do infrastruktury krytyczne. Jeszcze nie zdążył tego ogłosić, a już na Podkarpaciu straszono rolnikom, że jeśli znajdą się w pobliżu linii szerokotorowej, to będą płacić miliony. Panie ministrze, pytanie brzmi, czy pan coś wie o przygotowaniach do tego stanu wojennego plus stanu wojennego 2.0 turbo na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie? Czy pan coś wie o tym, jakie tam już oddziały prewencji się szykują, żeby pacyfikować tych, którzy by znaleźli się na spalonym wedle tego projektu premiera Tuska? Nie jesteście w stanie reagować adekwatnie do tej sytuacji, ponieważ jesteście bezradni wobec własnej propagandy i podżegaczy wojennych. Wszystko dla Ukrainy. Słudzy Ukrainy meldują się na rozkaz. Dziękuję. I nie jesteście asertywni wobec dogmatu utrzymywania pan Polski poseł w eurokołchozie. Mariusz Krystian, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, przepraszamy za utrudnienia. Mamy zielony ład do obalenia. To jest hasło, jedno z haseł, które da się dostrzec na protestach polskich rolników. Drodzy rolnicy, nie przepraszajcie nas. My w pełni rozumiemy te protesty i z nimi się w pełni identyfikujemy. Chciałbym, korzystając z tej okazji, panie ministrze, przekazać na pańskie ręce postulaty Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Opolskiego, jak i rolników powiatu oławskiego, szczelińskiego, brzeskiego i wrocławskiego, również na ręce pana premiera. I mam do pana pytanie. Otrzymał dzisiaj pan konkretne narzędzie, rozporządzenie, projekt, który opracowała Konfederacja. Kiedy pan je wdroży w życie, pański rząd i z pańskimi współpracownikami? Bardzo dziękuję. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Wielu Polaków, jak się z nimi rozmawia, zastanawiają się, jak to jest, że ta Unia Europejska, że Europa tak lewaczeje. Nieraz cisną się na usta stare zawołania precz z komuną. No i przyjrzyjmy się Białej Księdze, tej fundamentalnej księdze, która odnosi się do podstawowych wartości Unii Europejskiej. Komisja Europejska w Białej Księdze w sprawie przyszłości Europy, refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości Unii Europejskiej do 2025 roku wymienia tylko jedno źródło ideowe jej dalszego rozwoju. Napisany w duchu ideologii marksistowskiej manifest z Ventotene Europa wolna i zjednoczona. Jego autorzy, komunista Altiero Spinelli i lewicowy radykał Ernesto Rossi, zakładają federalizację Europy niezależnie od woli mieszkańców kontynentu i to jasno, wyraźnie podkreślają. Imieniem Altiero Spinellego nazwano główny budynek Parlamentu Europejskiego. A jakże? W oficjalnych dokumentach dostępnych na stronie Parlamentu Europejskiego jest on nazywany ojcem Europy. Jaki ojciec? Takie dzieci. Właśnie, to zawołanie, ten gest. Pan by chciał, pan poseł chciałby, żeby był symbolem Europy, ale my to powstrzymamy. My to powstrzymamy. Ponieważ Spinelli twierdził, aby sprostać potrzebom, rewolucja europejska musi mieć charakter socjalistyczny. Nie dziwcie się państwo, że jest taka radość lewicy po lewej
i prawicy, i lewicy po prawej. Manifest Vento Ten to komunistyczny koszmar Unii Europejskiej, to również komunistyczny koszmar Rzeczypospolitej. Po owocach ich poznamy, a więc owocem jest Zielony Ład, Europejski Zielony Ład, a przecież to jest pomysł na zniewolenie, wywłaszczenie i totalną kontrolę zwykłych ludzi. Sprzeciwiamy się powierzaniu Unii Europejskiej, nakładaniu na Polakach kolejnych podatków, kolejnych danin. Dość tego. Gdy słyszymy o kwestiach suwerenności państwa polskiego, jest ono przede wszystkim postrzegane w kontekście zmian traktatowych i rezygnacji z jednomyślności. Niestety zupełnie pomija się kwestię utraty suwerenności w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia Polaków na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia. Polska abdykowała za rządów Prawa i Sprawiedliwości i ta abdykacja jest podtrzymywana, ponieważ Komisja Europejska została upoważniona do negocjowania w imieniu państwa polskiego zasad tych, które będą wprowadzone, a jak się przeczyta te projektowane zmiany, włos na głowie się jeży. Zbyt mało czasu tutaj, by o tych zagrożeniach wynikających ze zmian przepisów międzynarodowych przepisów zdrowotnych IHR 2005 wynika, będziemy wnosić o debatę w Sejmie w tym zakresie. Jest to o tyle niebezpieczne, że te bardzo złe pomysły Światowej Organizacji Zdrowia mają być wdrożone o zgrozo wyłącznie decyzją ogólnego zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia w maju tego roku z pominięciem procesu ratyfikacji w parlamentach państw członkowskich. My się temu sprzeciwiamy i liczymy na wsparcie tutaj ze strony polskiej reprezentacji. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy przynależność Polski do eurokołchozu jest nadal dogmatem lewicy z lewej, lewicy z prawej. Zjednoczony front eurokołchozowo-wojenno-covidowo-hanukowy radby trzymać Polaków za twarz pod pretekstem modernizacji, postępu i tak dalej. Panie ministrze, do tego, co tu powiedzieli moi koledzy, niewiele dodam. Dodam kontekst historyczny. Mowa była o ojcach założycielach, komunistach. Byli też i naziści. Walter Hallstein, prawnik, profesor z tej NSDAP-owskiej profesury, jeden z autorów traktatów rzymskich bodajże. Tak, to jest projekt totalniacki już w powiciu. Goebbels z Ribbentropem, jak się zaczęło troszkę sypać na froncie zachodnim, ruszyli z takim projektem Nowa Europa. Gadzinowa prasa, także polskojęzyczna, publikowała wówczas takie wstępniaki. Nowa Europa, to mogliby spokojnie dzisiaj drukować w Gazecie Wyborczej. Tam trzeba by tylko Żydów zamienić na reakcjonistów, nacjonalistów, ale cała filozofia brania Europy za twarz po to, żeby przez Brukselę realizować niemieckie interesy, niemiecką rację stanu, to się nie zmienia. To się nie zmienia. A dziś Polska wzięta w dwa ognie. Polacy namawiani, no namawiać niestety wielu nie trzeba, by rezygnować ze zdrowego rozsądku, abdykować z suwerenności na rzecz eurokołchozu z jednej, no i na rzecz Ukrainy. Słudzy Ukrainy meldują się na rozkaz w każdym miejscu, i w Kijowie, i w Warszawie, i w Brukseli. I w interesie tych, którzy chcieliby realizować totalniackie projekty, ma być zaorane i polskie rolnictwo, ma być zamknięte polskie górnictwo, doktryny zielone, tęczowe,
mają być aplikowane Polakom, co skutkować będzie odcięciem od korzeni cywilizacyjnych, skutkować będzie i już skutkuje wynarodowieniem, pomieszaniem serc i umysłów. To, że Polska jest dzisiaj z jednej strony drenowana na rzecz wojny Moskali z Ukraińcami, drenowana z zasobów finansowych, prestiżowych zasobów, ponieważ mężykowie staną z Warszawy rozjeżdżają po świecie po to, żeby wszystko dla Ukrainy, ale jednocześnie jest Polska pod presją tej polityki eurokołchozowej, to wielkie nieszczęście. To jest droga do wywłaszczenia, to jest droga do samolikwidacji państwa polskiego, do jej przemiany, a to w land eurokołchozowy, a to jakiś ukropol, dobrze, jeśli nie od razu ukropolin. Za okupacji tej nie pierwszej, ale niestety nie ostatniej de facto okupacji niemieckiej, Niemcy też Polskę modernizowali. Były takie Bekanntmachung, ogłoszenia, co wolno, czego nie wolno, co nakazane. No i ponieważ pan minister Siekierski dzisiaj mówił, że wiele tam jest pożytecznych rzeczy, w tym na przykład Zielonym Ładzie, to przypomnę, że niemieckie plakaty przewidywały karę śmierci za wyjeżdżanie na drogę furmanką bez lampy stajennej pod pawężem. Pożyteczna rzecz, prawda? Dużo wypadków. Nawet i dzisiaj się zdarza, że ktoś na jakąś nieoświetloną furę wjedzie. Ale czy do tego trzeba rozstrzelania? Czy do tego trzeba przymusu? Czy do tego, żeby zdrowy rozsądek triumfował? Nie mogą Polacy rządzić się sami u siebie na swoim. My w Konfederacji jesteśmy zdania, że mogą i uwaga, mają taki obowiązek. A wy nie macie prawa abdykować suwerenności. Nie ma takiego prawa w Rzeczypospolitej, w Konstytucji, nie ma takiego artykułu, że jak się znudzi władzy władanie i jak zechce abdykować na rzecz Rady Komisarzy Ludowych w Brukseli, to wolno prezydentowi ścigać się z premierem po pióro czy długopis w jakiejś Lizbonie, kto pierwszy podpisze. Jesteście zdrajcami. Jesteście sprzedawczykami, sprzedawczykami jednymi w podskokach i z szerokim uśmiechem na twarzy, a wy, tak, panie ministrze, wyprzedawaliście polską suwerenność na szybkie raty. Na szybkie raty. To, że pan potem ze swoim premierem przyjeżdżał tutaj i rozdzierał szaty widowiskowo, to nie zmienia faktu, że jesteście sprzedawczykami polskiej suwerenności. I tego nic już nie zmieni, bo pan nie wróci do tramwaju rządowego. Będzie pan tutaj od czasu do czasu mógł tylko występować i krytykować tę politykę, której pan był wcześniej ochoczym wykonawcą. Pod tym pretekstem, że dzisiaj pański następca robi to samo. Ale przeszliście do historii jako ci, którzy postawili w stan likwidacji państwowość polską, najjaśniejszą Rzeczpospolitą, która zawsze niedoskonale i niedostatecznie, ale jest jedynym sposobem zabezpieczania wolności, bezpieczeństwa i tradycji wolnych Polaków. Zaproszę jeszcze na manifestację przeciwko kwotom migracyjnym, które są nam narzucane w sobotę najbliższą o 12 z Placu Trzech Krzyży na Plac Zamkowy przejdą polscy patrioci, którym nie podoba się i którzy się sprzeciwiają polityce eurokołchozu w tym i w innych wymiarach. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Proszę bardzo. Sprzeciw, pani marszałek. Z ostrożności procesowej sprzeciw. Panie ministrze, czy ja dobrze rozumiem, że cała ta polityka totalniactwa i obłędu, który tutaj jest w szerokiej skali prezentowany, jest polityką bezalternatywną. Poważni ludzie, jak idą, nie wiem, na plac, kiedyś to tak się odbywało, były jakieś giełdy, no to na ogół nie robią tak, że
znajdują upatrzone auto, rzucają się właścicielowi na szyję i mówią: kochany panie, tylko od pana kupię, a teraz proszę mi zaproponować dobrą cenę. Poważni ludzie mają jakąś alternatywę. Poważni ludzie, jak negocjują, to starają się nie sprawiać wrażenia klientów zniewolonych do tego, by zawrzeć transakcję z tym, a nie innym kontrahentem. Więc pytanie byłoby takie, czy w archiwach przepastnych, które pan po ministrze tu obecnym Szynkowskim-Welsenku odziedziczył, czy jest jakiś plan B? Czy jest jakiś plan B, plan polexitu, jakaś mapa drogowa wyprowadzenia Polski z tej krainy niewoli? I jeśli nie ma, to czy pan pracuje nad takim scenariuszem? A jeśli pan nie pracuje, to bardzo pana proszę, żeby pan to do protokołu i ad acta i przed sądem historii wyraźnie powiedział, że żadnej alternatywy się nie przewiduje, że przyjaźń z tym Eurozwiązkiem Sowieckim ma być dozgonna do ostatniego dnia, do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękuję, proszę panie to pośle. Wyraźnie powiedzieć, żeby się Polacy nie udzili. Panie nie pośle, macie alternatywy. Dziękuję. Chcecie eurokołchozowego zamordyzmu. Chcecie, żebyśmy tracili domy, gospodarstwa. Panie chcecie pośle, zaorania polskiego rolnictwa, zniszczenia, zamknięcia polskiego górnictwa. Przekroczył pan tego wszystkiego minutę. Chcecie. Dziękuję pani. Zapraszam pani pana marszałek. Posła Włodzimierza. Panie marszałek, panie ministrze, Wysoka Izba. Artykuł 55 międzynarodowych przepisów zdrowotnych przewiduje, iż projektowane zmiany tych przepisów powinny w swym ostatecznym kształcie jako projekty być zaproponowane, zaprezentowane państwom członkowskim nie później niż 4 miesiące przed terminem ich przyjęcia. Projektowane zmiany światowych przepisów zdrowotnych mają być zatwierdzone w maju tego roku. Okazuje się, że minął styczeń i takich zaprezentowanych, gotowych projektów nie ma. Czy, i pytanie do pana, panie ministrze, czy rząd polski będzie oczekiwał od Unii Europejskiej, która nas reprezentuje wobec WHO, będzie oczekiwał, że w związku z tym, że ten przepis nie będzie tutaj uwzględniony, że na najbliższym światowym posiedzeniu, zgromadzeniu ogólnym WHO te zmiany nie będą procedowane. Dziękuję Zapraszam bardzo. Pana. Dobry wieczór. W trybie oświadczenia poselskiego chciałbym nadrobić pewną zaległość, nie moją, to jest zaległość Prezydium Sejmu, które w ostatnich dniach, tygodniach przyjęło doprawdy fatalną praktykę nierówności wobec prawa, co wyraża się nieudzielaniem mi głosu w trybie sprostowania przez kolegów, głównie pani marszałek obecnie zasiadającej. A zdarzenie, które miało miejsce w dniu dzisiejszym, to jest łajdackie insynuacje wysunięte pod moim adresem i to całkiem bezpośrednio z wymienieniem mojego nazwiska przez premiera Donalda Tuska, który skorzystał ze swojego wilczego prawa, prawa silniejszego, a żyrantem jego łajdactwa był marszałek Hołownia, odmawiając mi prawa do sprostowania. Insynuacja była w tym, że nawiązując do najścia bezpieki policji i prokuratury na niezależne wydawnictwo Freedom pod pretekstem tropienia literatury antysemickiej zawierającej akty kłamstwa oświęcimskiego. Pani marszałek pozwoli, że dokończę. Bardzo dziękuję. Otóż nawiązując do tego i to ciekawe przypis, że najwyraźniej premier był dobrze zbriefowany w tej sprawie, czyli premier wie,
wie, że na jego szychcie bezpieka cenzuruje przekaz, wybiera spółki książki prokurator i nominuje wydawców na prawomyślnych i nieprawomyślnych. Otóż premier insynuował, że w sprawie Oświęcimia, Auschwitz-Birkenau, niemieckiego nazistowskiego obozu, ja miałbym sytuować się po stronie ni mniej, ni więcej oprawców, autorów zagłady, więc do protokołu dyktuję, że w Oświęcimiu bodajże w 1943 roku dokonał żywota brat cioteczny mojej mamy, młodziutki Aleksander Stawiski, który nie dożył 18 urodzin. A zatem insynuacje pod moim adresem sytuujące mnie, moją rodzinę, po stronie innej w tych dziejach niż strona polska, w Polsce wedle probierza, jakim jest to, gdzie stało ZOMO, a gdzie, którzy z drugiej strony, bardzo kogo dziękuję, sadzali panie pośle, w Oświęcimiu. Z przykrością stwierdzam, tam, że nie dotrzymuje pan słowa. A kto, podpisawszy folklistę, być może stał tam na straży, panie pośle, jest podłą insynuacją, a niedopuszczanie do tego, bym ujął się w tej sprawie i bronił dobrego imienia mojej rodziny, jest piętrowym łajdactwem, w które zaangażowany był marszałek Hołownia. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Pani marszałek, Wysoka Izbo, dalej będzie o premierze Donaldzie Tusku, który dzisiaj, przecież niedawno zapowiedział, że w najbliższych godzinach, czyli dziś, wprowadzone zostaną na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. Ergo, uśmiechnięta, nowoczesna, europejska i serduszkowa ekipa zamierza rozwiązać problem z rolnikami metodami siłowymi. Ten sam Donald Tusk, premier, dziś na konferencji prasowej powiedział, cytuję, nie możemy pozwolić na to, aby przy granicy polsko-ukraińskiej, korzystając z protestów rolników, aktywni byli ci, którzy jawnie i bezwstydnie wspierają Putina, służą propagandzie rosyjskiej i kompromitują państwo polskie, kompromitują nas, Polaków, i kompromitują także protestujących. Jak się okazuje, proszę państwa, Władimir Putin dobry na wszystko. I ta sama narracja, z tą samą narracją spotkałem się niedawno w poniedziałek 19 lutego w Pradze, gdzie wsparliśmy w Towarzystwie Międzynarodowym również rolników protestujących w Pradze. Tam też rząd czeski mówił, że to na pewno ci rolnicy, którzy tam sprzyjają Putinowi i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, powagi. Kto to mówi? Kto to mówi? Mówi to ten sam Donald Tusk, który spotykał się z tym wrażym Putinem 8 lutego 2008 roku w Moskwie, a 1 września 2009 roku na Sopockim Molo, pamiętna 70. rocznica. Pani marszałek, proszę pozwolić. Do kropki, kończę, proszę. Kończę. Do kropki. Na Sopockim Molo, 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Potem 10 kwietnia 2010 roku, państwo pamiętacie, w Smoleńsku pamiętne żółwiki z tym wrażym Putinem. Postscriptum, dziś, 22 lutego, mija rocznica z zabitego w roku 1947 Józefa Kurasia ognia. Ten rząd rewolucji chce wymazać go z podręcznika historii. Cześć i chwała bohaterom. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Uśmiechnięty marszałek Szymon Hołownia skierował wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie posła Grzegorza Brauna i mnie. Za co? Za skierowanie 30 listopada ubiegłego roku pisma do dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia, w którym to piśmie zawiadamiamy dyrektora, że w Polsce jest prawo, które powinien również przestrzegać, ponieważ wiemy, że Światowa Organizacja Zdrowia zamierza zmienić swoje przepisy w stopniu dalekim, przesuwającym kompetencje z Ministerstwa Zdrowia właśnie na WHO. I tego typu zmiana, tego typu umowa międzynarodowa powinna być przedmiotem ratyfikacji. I w tym piśmie zwróciliśmy uwagę dyrektorowi WHO, że w Polsce obowiązuje konstytucja, która mówi w artykule 90, iż wszystkie umowy międzynarodowe, traktaty
powinny być ratyfikowane przez polski Sejm. I z tego też powodu Komisja Europejska, która została upoważniona przez rząd Mateusza Morawieckiego do reprezentowania Polski wobec WHO, nie ma prawa nas reprezentować. I okazuje się, że marszałek nie jest zainteresowany faktem rysującego się bezprawia i prześladuje posłów, którzy jako jedyni zwracają uwagę na ten haniebny fakt. Dziękuję bardzo.